kurde. Zobaczcie, wraki spalonych samochodów. To najprawdopodobniej był garaż. Spróbujemy dostać się do środka. Tak wygląda cały dom. Jego część jest całkowicie strawiona przez pożar, ale mam nadzieję, że coś tam jeszcze zostało ciekawego, co będę mógł wam pokazać. Z tyłu mamy ogród, kilka szklarni i betonowe posągi. To chyba jest Budda, z tego co wiem. Szklarni, kosiarka, rower. Wejdziemy teraz do spalonego domu. Krzesło podstawione. O kurde. Wszystko się stopiło. Zerknijmy jeszcze na te samochody. Wow. Szczerze powiem, niezły widok. Zobaczcie, cała instalacja miedziana. Tutaj również wszystko spalone. Powiem wam, że ciekawy widok. A tutaj co było? Dobra. Zajrzyjmy teraz do środka. Tutaj będzie potrzebna już latarka. Ciężko będzie się tutaj przedostać gdziekolwiek. Tu mamy jakąś szafę. Dobra. Jesteśmy na ziemi. Co tutaj było? Znajdujemy się w kuchni. Zobaczcie. Tutaj również wszystko zadymione. W tym miejscu chyba nie było pożaru, ale dym dostał się także i tutaj. Dobra. Piwnica. Coś tam słychać? Halo? Dobra, piwnicę zostawimy na sam koniec. A tutaj co? Zabawki dziecięce. Ale zobaczcie, jakie fajne.
rzadkie. To jest główne wyjście. Meble. Idziemy na górę. Schody też spalone. Przynajmniej barierki. Mam nadzieję, że wytrzymają mój ciężar. Salon. To pomieszczenie jest chyba najbardziej zniszczone. Kalfas. Nie sądzę, że cokolwiek z tego mieszkania szłoby jeszcze odratować. Z jednego powodu, że przesiąkł już tą spalenizną. Druga sprawa, to nic konkretnego tutaj tak naprawdę nie ma. Jesteśmy na poddaszu. Zobaczcie, tutaj brakuje już części dachu. Dobra, powoli będziemy schodzić na dół. Nie ma tutaj zbyt wiele ciekawych rzeczy. Dlatego nie ma sensu dłużej tutaj chodzić.
kotłownia. Oczyszczacz powietrza. Taki sprzęt jest całkiem drogi. Aluminiowe felgi. Skrzynka na narzędzia. Niewiele narzędzi zostało. Całkiem ciekawa piwnica. Pralka. Troszkę ciuchów poukładanych, buty. Łazienka. Zobaczcie, jakie kafelki fajne. Prysznic. A tutaj wanna. Pusto. Przedłużacz. Tu nawet telewizor stoi. Obrócony drugą stroną. Ciekawe, czy działa. No nic, moi drodzy, ja będę kończył już eksplorację. Mam nadzieję, że wszystko wam pokazałem, co znajduje się w tym domu. Może niewiele zostało, ale było warto wejść tutaj. Do zobaczenia i widzimy się znów w piątek. Na razie, trzymajcie się.